Gratuluję, Michał, przede wszystkim 8 miejsca, bo to jest sukces, no, niewątpliwy. Dziękuję bardzo. Jak się czułeś, jakie wrażenia po przyjeździe ze Sztokholmu? Wrażenia? No, jeden dzień depresji, bo jednak skończyła się jedna wielka, fantastyczna przygoda i wróciłem do rzeczywistości tutaj w Polsce. Na szczęście długiego oddechu nie mam, bo zaraz koncert w Opolu. Trzy koncerty w Opolu, więc jest co robić, mam dużo pracy, ja jestem szczęśliwy. Pomimo tego, że czasami zmęczony, to absolutnie nikt się to nie zmienia. Jak podsumowujesz ten finał? Na przykład tą rozbieżność pomiędzy jury krajowym a głosowaniem publiczności. Jak to oceniasz? Absolutnie wyszło tak, dlaczego nie wiadomo. Najważniejsi dla mnie byli widzowie, zagłosowali. Trzecie miejsce dla widzów to dla mnie ogromne wyróżnienie, bo głosowała cała Europa i Australia. Oglądały nas Stany Zjednoczone i Chiny. Teraz mój numer, mój single Color of Your Life jest w ponad 24 krajach na topowych topowych pozycjach na iTunesie, więc płyta sprzedaje się bardzo dobrze. No, same superlatywy. Jestem szczęśliwy, że tak jest, że zauważyło mnie tyle osób za granicą, że napisała o mnie autorka Harry'ego Pottera, że napisał o mnie Hozier, którego uwielbiam. Mam nadzieję, że kiedyś stworzymy duet, a myślę, że nie będzie to jakiś większy problem. No tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry moment w tym momencie, kiedy jesteś na topie i ten czas jest taki gorący, żeby właśnie zrobić coś na rynku zachodnim, żeby spróbować tam się dostać. Myślę, że to jest, nad tym cały czas myślimy i próbujemy działać. Na pewno szykuje się trasa po Chinach. Takie dochodzą mnie informacje, że to już praktycznie jest pewne. Są zapytania w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Pierwszy koncert w Portugalii został zabukowany, więc idziemy do przodu. Wróciłeś do Polski, niestety już odezwały się pierwsze głosy krytyczne, na przykład pewien poseł z PiS, który chyba do szatana cię nawet porównał. Myślę, że nie ma sensu porównywać, przeplatać takiego sukcesu takimi wypowiedziami. Wojewoda podkarpacki zadzwonił i przeprosił za to, także wszystko jest dobrze. Jak myślisz, jak będzie wyglądała twoja dalsza kariera? No jak będzie wyglądała? Będzie bardzo dużo koncertów, na które już teraz zapraszam. Najbliższy w sobotę w Łodzi. Koncerty, trasy, koncerty, festiwale, konkursy. Dlatego, że ja z konkursów muzycznych nie chcę rezygnować, bo ja kocham tą adrenalinę. Ja się wtedy tak stresuję, że naprawdę wystarcza mi to na jakiś miesiąc i później już znowu mógłbym wrócić. Jeszcze na taką Eurowizję mógłbym pojechać nieraz. I na koniec czytałem komentarze w internecie. Na przykład zagraniczni fani czy widzowie, którzy cię oglądali, porównywali cię do różnych postaci. Do Jacka Sparrowa na przykład. No to jest ciekawe, prawda? No, bardzo dużo pojawia się moich rysunków w postaci jakiejś anime, albo jakiejś kultowej postaci z bajki, albo jakiejś kultowej postaci z filmu, więc to jest dla mnie, to jest naprawdę coś fantastycznego. I nieważne jak mówią, ważne, że mówią i ja się zawsze tego trzymałem. Ale super, bo jesteś rozpoznawalny, to jest ważne. Tak, no ja się bardzo cieszę, bardzo, bardzo dziękuję.